siostra powiedziała, że nie wie, ile będę czasu mówił, a ja wam coś zdradzę, bo wczoraj napisałem wieczorem SMS-a do siostry z pytaniem: proszę siostry, ile minut mam mówić? No tak liczyłem, nie wiem, na odpowiedź 30, maksymalnie 40. Siostra krzyczy, że mnie zabije. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, bo rozgrzeszenia pewnie by za to nie dostała szybko. Ale napisała mi, że mam mówić 100 minut. Nieprawda. Jeśli mi ktoś nie wierzy, mogę zrobić screena i wysłać komuś na Messengera, albo gdzieś tam na fejsie, względnie na mailu. Tak to jest, prawda. Ale nie będę tak nikogo zamęczał, bo pamiętam, jak sam byłem w waszym wieku, a w sumie to nie było tak bardzo dawno temu, no to zawsze jak ktoś długo gadał, to ja po prostu już podpierałem głowę czym mogłem. Jakbym był dobrze wygimnastykowany, to pewnie i nogami bym głowę mógł podpierać. Ale dobrze. Siostra to chyba taki terminator duchowy, bo 100 minut to naprawdę podziwiam. Ktoś kiedyś powiedział, że kazanie ma być jak spódniczka mini. Ma być krótkie, ale na tyle długie, żeby objęło całą istotę. Ale to nie jest kazanie. To nie jest kazanie, tylko konferencja. Zatem będzie troszkę dłużej. Będzie to taka spódniczka po kolana. Powiedzmy, żeby było grzecznie. Temat... Nie jest to tak, jak ja mam. Grzecznie, tak jak siostra. Dobrze, czyli do połowy piszczeli. To ja jestem bardziej grzeczny, bo mam do kostek. Widzicie? Miałem rację. Dobrze, temat tej konferencji brzmi: czy wiara jest moherowa? Sobie wymyśliłem fajnie. Znamy wszyscy różne opowieści, anegdoty na temat babć moherowych. Oczywiście nie obrażając nikogo. Celowo powiedziałem o tym, że to będzie właśnie konferencja, no bo to troszkę dłuższe będzie niż kazanie. Aha, teraz muszę się ładnie uśmiechnąć, bo siostra robi mi zdjęcie. Jak wyjdę w miarę chudo, to sobie na Facebooka nawet wrzucę, więc... Ja to zrobię za chwilę. Dobrze. Konferencja nie będzie to tak pod względem takim sztywno rozumianym. No bo ja rozumiem konferencję jako coś bardzo poukładanego. A to nie będzie jakieś mocno poukładane, będzie jakiś bałagan. A dlaczego będzie bałagan? Ponieważ jest to związane z moim świadectwem z wiary, z tym, jak ja wiarę przeżywam. I z tą wiarą jest różnie. Czasami tak jak ze wstaniem lewą nogą, bez kija nie podchodź. Czasami pojawia się milion pytań, czy ten fajny okrągły opłatek na mszy świętej, który ksiądz podnosi, czy to rzeczywiście potem się staje Bóg po kilku zdaniach. Ale zwykle wychodzi na plus, więc jestem wierzący, jakby ktoś pytał. Czy wiara jest moherowa? Czy wiara to siara? Nawet się rymuje fajnie. Czy w ogóle warto wierzyć? W piątek między 19.30 a 21.00 w centrum Wrocławia wśród wielu przechodniów słyszałem takie wyrażenia: co za głupole, oni w ogóle nic nie ogarniają, jacyś nawiedzeni. Tym słowom towarzyszyły różne prześmiewcze gesty, mimika, która wyrażała zdziwienie, czasami może i nawet pogardę. Ale byli też i tacy, którzy zatrzymywali się na wrocławskim rynku na chwilę po to, żeby uklęknąć, żeby się przeżegnać. Ale byli też tacy, którzy przychodzili obok i mówili: no dobra, niech sobie idą, mnie to tam nie dotyczy. Mowa o akademickiej drodze krzyżowej, która była w ostatni piątek. Takie pytanko na początku. Był ktoś z was w ogóle? Czy... O, jest jeden chłopak, który był, ale jakbyś był dziewczyną, to bym ci nawet tu zaśpiewał jedna na milion. Celowo wymieniłem na początku te trzy grupy ludzi, którzy przechodzili obok naszej drogi krzyżowej, i warto sobie zadać pytanie: czym są te wszystkie reakcje, które ja zaobserwowałem? O czym te reakcje w ogóle świadczą? Bo przecież one coś odsłaniają, czasami wręcz coś demaskują, a nawet demonstrują. Co ciekawe, większość tych reakcji, szczególnie tych negatywnych, bazowała głównie na wieku licealnym i wieku studenckim.
Z jednej strony widzimy, że są to zachowania mówiące o tym, że wiara w Chrystusa to jakieś blefowanie, a wyznawanie jej publicznie to co najmniej jakiś cyrk. Z drugiej strony obserwowałem postawy takiej nijakości, o której wspomniałem. To tak jak z pewnymi kobietami, które widziałem, jak gdzieś w galerii rozmawiały o jakichś ciuszkach. Jedna pyta drugiej: Maryśka, ładna ta bluzka? No wiesz, ładna, ale no nie wiem. Widzicie, niby się podoba, ale generalnie to nie wiem. I ostatnia postawa to nic innego jak konsekwentne wyznawanie Chrystusa. Jest to powiedzenie Bogu z całym swoim sercem tak, w każdych okolicznościach. Panie Boże, ja tu się modlę, błagam Ciebie o wszystko, a Ty mi nie dajesz tego, o co Cię proszę. Nie dajesz mi tego, o co Cię pragnę, czego ja pragnę. Ale wiesz co? I tak Cię, Panie Boże, kocham. I tak w Ciebie wierzę. To jest wiara. Czasem tak jest, że potrafimy strzelić focha na Pana Boga. Przecież prosiłem o nowego iPhone'a, przecież prosiłem o dobre auto, o to, żebym zdał prawo jazdy za pierwszym razem, o zdrowie rodziców, o długie życie dla nich. I tu bach, dzieje się zupełnie coś odwrotnego. Tragedia i co? Odwracam się od Boga? Wtedy programujemy Boga. Wtedy czynimy z Boga taką złotą rybkę, nie? Ja mówię, a Ty mi to dajesz. Modlitwa nie działa na zasadzie automatu z napojami, nie? Bo idziemy gdzieś tam do automatu z napojami, wrzucamy dwójkę, wybieramy kolę, 5 sekund, kola wychodzi, otwieramy puszeczkę, czasem się oblejemy, czasem nie, ale zasadniczo po chwili pijemy tą kolę i jesteśmy zadowoleni, nie? A z modlitwą jest czasami zupełnie odwrotnie. Bywa tak, że trzeba troszkę dłużej poczekać. Że prosimy Pana Boga o coś, liczymy na jakieś efekty, ale musimy minimalnie dłużej poczekać po to na przykład, żeby za tego jednego pieniążka nie dostać jednej puszki, a dwie puszki. Potrzeba tylko zaufania i odpowiedniego nastawienia naszego serca względem Pana Boga i rozumienia Jego działania. Wiele młodych osób też w piątek siedziało w klubach w centrum Wrocławia, patrząc na nas, którzy się modliliśmy drogą krzyżową, popijając sobie drinka, piweczko, patrząc jak ich rówieśnicy szli drogą krzyżową. Szli w deszczu, klękali na mokrej ulicy i to jest piękne. Śmieją się z Ciebie, że wierzysz w Boga, a Ty idziesz i dalej się modlisz. To jest dopiero mocna wiara. To tak, nasze tak dla Jezusa, to jest jak z hasłem reklamy pewnego lakieru do włosów. Sprawdza się w każdej sytuacji. Ale dziś skupimy się na pierwszej spośród wymienionych postaw, mianowicie na prześmiewczym traktowaniu Boga, wiary w Niego, a w konsekwencji tych, którzy w Boga wierzą. To już nie jako kleryka, nie jako człowieka wierzącego, tylko po prostu jako człowieka, zwykłego człowieka, bardzo mnie to boli, że nas, chrześcijan, można bezkarnie wyśmiewać, że można palić Pismo Święte, deptać symbole naszej wiary, łamać krzyże, dewastować groby naszych najbliższych, tylko i wyłącznie z powodu krzyża Chrystusa. Dlaczego my, chrześcijanie, stajemy się coraz bardziej manekinami ćwiczebnymi dla tych, dla których krzyż staje się niewygodny i to tak naprawdę z różnych powodów? Dlaczego chrześcijaństwo sprowadza się do rozmiarów marionetki? Ostatnio przeglądając Facebooka zobaczyłem ciekawego mema, w którym były takie zdania, że obrażanie muzułmanów to islamofobia. Obrażanie Żydów to ksenofobia. A obrażanie chrześcijan, uwaga, to sztuka. Jest to olbrzymi problem, a w każdym problemie należy dostrzegać jakieś źródło. Zatem dlaczego krzyż jest deptany? Dlaczego krzyż staje się synonimem jakiegoś siedliska trądu, jakiegoś syfu i zarazy, którego dotknięcie mogłoby spowodować chorobę, a nawet śmierć? To wszystko nie zaczyna się dziać, gdy jesteśmy, nie wiem, w liceum, na studiach, gdy pracujemy, mamy już swoje rodziny. To zaczyna dziać się znacznie wcześniej. Z moich obserwacji wynika, że
te zachowania już się generują w szkole podstawowej, gdy mamy te kilka lat i potrafimy już samodzielnie myśleć. Tak się zdarzyło, że tegoroczny Wielki Post spędzam bardzo aktywnie. Bywam w wielu parafiach czy szkołach, aby pomagać głosić różnego rodzaju rekolekcje. Wygłosiłem w ten sposób na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie kilkanaście różnego rodzaju konferencji i wcale mi nie chodzi teraz o to, żeby się chwalić, ale po to, żeby pokazać, że w różnych miejscach Dolnego Śląska tendencja jest niestety taka sama. Ale jaka to jest tendencja? Każda ze szkół podstawowych, w której byłem, podzieliła klasy na dwie grupy. Pierwsza grupa to były klasy od 1 do 3, natomiast drugą grupę tworzyły dzieci z klas od 4 do 6. Z każdą z tych grup miałem dwa osobne spotkania. No już pierwsze pytanie po prostu mnie rozwaliło, zbiło mnie z nóg totalnie i dało mi bardzo mocno do myślenia. Zadałem to pytanie w sposób następujący. Ile mamy grzechów głównych? W klasach od 1 do 3 w zasadzie każde dziecko podniosło rękę, podszedłem do jednej dziewczynki, to nie dość, że mi powiedziała, że grzechów głównych jest 7, no to w dodatku mi jeszcze je wszystkie bezbłędnie wymieniła. To samo pytanie zadałem w klasach od 4 do 6. Drogie dzieci, on już obrażony, że dzieci do nich mówią, no bo 4-6 to już prawie dorosłość, nie? Już na wejściu dzieciaki miały focha do mnie, nie? Że mówię dzieci do nich, nie? Więc myślałem, że proszę Państwa do nich mówić, ale wtedy może by się obrazili, że ich jakoś postarzam. Także mówiłem jakoś potem neutralnie, ale zadałem im to samo pytanie. Ile mamy grzechów głównych? Było na sali kilkaset osób. No rękę może podniosło kilkanaście i w zasadzie nikt nie potrafił mi precyzyjnej odpowiedzi udzielić. Nie ukrywam, że troszkę się podłamałem, bo miałem taką koncepcję, że będziemy jakoś dialogować. Oni nie chcieli ze mną rozmawiać, więc musiałem coś rzeźbić na poczekaniu. Ale zobaczyłem wśród tych dzieciaków jednego ministranta. W ogóle się nie zgłosił. W ogóle. I zapytałem go potem: Kamil, dlaczego ty się nie zgłosiłeś do odpowiedzi? No przecież ty to wszystko wiesz, są proste pytania, jesteś kilka lat ministrantem, nieraz wałkowałeś ten temat na pewno, dlaczego w ogóle nie zgłaszałeś się do odpowiedzi? A wiecie, co mi Kamil odpowiedział? Proszę księdza, bo ja nie chciałem sobie robić siary przy kolegach. Zobaczcie, wyznawanie wiary, wyznawanie Chrystusa, mówienie o Chrystusie powoduje często coś takiego, że jest jakaś siara, nie? Że to jest siara, że to jest wstyd. I pamiętam, jak w gimnazjum mieliśmy lekcję WF-u w sali gimnastycznej, która była trochę oddalona od naszej szkoły. Musieliśmy tam wyjść z nauczycielem już na przerwie i przechodziliśmy obok kościoła. To, co tam obserwowałem, to w ogóle super było, nie? Bo tam niby wszyscy w klasie wierzący, ale jak przechodzili koło kościoła, to tak się żegnali, tak żeby nikt nie widział, wiecie, nie? No tutaj przeżegnać się, ale żeby nikt nie zobaczył. Takie sprytne jakby odganianie much było. I moi drodzy, w kontekście tego, co ja do was tutaj mówię, odnajdujemy jakieś podobieństwa, jakąś analogię do tego, co się działo na krzyżu. Każdy z ewangelistów wspomina o kobietach, które przypatrywały się temu, co rozgrywa się na krzyżu. No to ciekawe, że faceci zaczęli uciekać, nie? No to niby się mówi, że faceci tacy, no, mają co mają i są twardzi, a tu jednak kobiety stały pod krzyżem. Ciężko określić, czy te kobiety były blisko, czy daleko, ale jedno jest pewne. Zarówno Łukasz, Marek, Mateusz, jak i Jan wymieniają kobiety. Mówią to, że tam były kobiety. I zauważcie, gdy dziecko ma gorączkę, to bardzo mocno pragnie, żeby mama była obok. Gdy ktoś leży w szpitalu, potrzebuje wsparcia najbliższych. W końcu, gdy człowiek umiera, pragnie, aby w tej ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi. Ja myślę, że z Jezusem w trakcie całego procesu umierania było bardzo podobnie. Jezus jako człowiek przecież mógł po cichu liczyć na trochę więcej osób. Dlaczego tak mało osób przy nim było? No bo gdzie był trędowaty, którego Jezus uzdrowił? Gdzie podział się młodzieniec z Nain, którego Jezus wskrzesił? Gdzie podzieli się ci wszyscy weselnicy z Kany Galilejskiej, gdzie Jezus tam przemienił wodę w wino?
Gdzie się podziały te tłumy, które szły za Jezusem, a o których wielokrotnie wspomina Pismo Święte? Dlaczego pod krzyżem Jezusa, wielkiego cudotwórcy, było tak mało osób? Przecież jakby każdy, komu Jezus pomógł, przyszedł na drogę krzyżową, no to może inaczej by to wszystko wyglądało. Może ja teraz mówiłbym wam tutaj o czymś innym. Niestety śmiem przypuszczać, że wśród tych, którzy krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj go, byli też i tacy, którym Jezus pomógł. Dlatego jestem przekonany, że tak jak w ostatni piątek na ulicach Wrocławia wiele osób odwracało się od Chrystusa, tak samo 2000 lat temu na ulicach Jerozolimy reakcje były bardzo podobne. Ktoś tam sobie pił winko, kogoś coś innego interesowało, ktoś tam może zamykał swój sklep, albo tak jak wielu ostatnio, po prostu wyśmiało tą drogę krzyżową Jezusa. I to od nas zależy tak naprawdę, czy będziemy uświadamiać swoich kolegów, swoje koleżanki, że w Boga warto wierzyć w każdym momencie. A dlaczego warto? Tu jest teraz miejsce nie na moją reklamę, ale na moje świadectwo. Ja wiem, że pewnie jakaś część z was tutaj jest może i na przeczekanie, bo w sumie lepiej już siedzieć gdzieś w podziemnej kaplicy niż gdzieś tam na matmie czy na polaku. Lepiej już słuchać gościa w sutannie niż siedzieć i się męczyć z kartkówką z matmy. Domyślam się także, że część z was może sobie teraz tutaj myśleć, no stanął następny czarny i gada jakieś głupoty. Pytanie, które zawarte jest, że tak powiem, w roboczym temacie tej konferencji brzmi: czy wiara jest moherowa? Zatem czy wiara jest tylko dla pobożnych pań z kół różańcowych, które cały dzień chodzą z modlitewnikiem pod pachą i z różańcem na szyi? Otóż nie. Nim zacznę mówić swoje świadectwo, to powiem tylko tyle, że gdyby nie Bóg i wiara w Niego, którą dostałem, nie walczyłem o to, Pan Bóg mi to dał, gdyby nie ta wiara i Pan Bóg, to już dawno wszedłbym w jakiś syf. Bo mówiąc po ludzku, miałem co najmniej kilka poważnych powodów w swoim życiu, żeby, mówiąc delikatnie, odwrócić się z przytupem od Pana Boga. Opowiem tylko trochę o jednej sytuacji. 2 lutego tego roku rano obudził mnie telefon od mojej cioci. Adaś, usiądź sobie, tragedia się stała. Twój tato umarł. W jednej sekundzie w zasadzie wszystko mi się na głowę zawaliło. Pierwsza myśl, jaka mi przeszła, nie wiem czemu, to powtarzające się imię i nazwisko Karol Wojtyła. Jak ciocia mi o tym mówiła, to miałem Karol Wojtyła, Karol Wojtyła. Nie wiem, może dlatego, że jak oglądałem film na temat Jana Pawła II, to bardzo mocno mnie to uderzyło, że jemu tak rodzice wcześniej zmarli. Może dlatego, nie wiem. Ale co chwilę powtarzała się myśl w mojej głowie Karol Wojtyła. Wstałem, zacząłem krążyć bez sensu po moim pokoju. Taki mały stolik mam z Ikei, pół na pół. Zacząłem wokół niego krążyć. Zastanawiać się w ogóle, co ja mam zrobić. I po chwili też zacząłem się zastanawiać, czy to jest w ogóle prawda, nie? Czy ja się obudziłem, czy to jest sen. Przecież to niemożliwe, nie? Jak to? Tato mi umarł? No to nie mogło się stać. Ale niestety okazało się to prawdą. Pojechałem do domu i widok mojej mamy był dla mnie najgorszym widokiem w życiu. Nigdy nie widziałem na żywo człowieka tak bardzo zrozpaczonego. Nigdy. Nie wiem, co bym wtedy zrobił, jeśli mógłbym Boga dotknąć, jeśli mógłbym Boga zobaczyć. Nie wiem, co bym zrobił. Było mi tak ciężko wtedy się modlić, wierzyć po prostu, że ciężko mi to w ogóle opisać. Ja sobie wszystko pięknie w ostatnim czasie zaplanowałem. W grudniu skończyłem pisać pracę magisterską. Celowo tak szybko skończyłem pisać magisterkę, żeby duchowo się przygotować do święceń diakonatu, które mam mieć 13 maja. Tu łup, umiera mi tato. Po ludzku miałem konkretny powód, by odwrócić się od Boga. Miałem konkretny powód, mówiąc po ludzku. Tato nie chorował, poszedł spać, nie wstał. Miałem konkretny powód, żeby powiedzieć: Panie Boże, nara.
ale tego nie zrobiłem. Mogłem mówić: Panie Boże, co Ty robisz? Ja tu się staram, próbuję się modlić, z różnych grzechów wychodzić, z różnych słabości, próbuję być w miarę dobry dla ludzi, a Ty mi robisz coś takiego. Pamiętam, że pierwszy tydzień po śmierci taty to był dla mnie tydzień tragiczny. Dlaczego? Bo byłem na wszystko zblokowany. Byłem zblokowany na ludzi, na mamę, a w konsekwencji też bardzo mocno byłem zblokowany na Pana Boga. Ale podejrzanie dziwnie byłem mocno otwarty na grzech. I tu wlazł szatan, wykorzystując to, że jestem zdeptany po to, aby mnie jeszcze bardziej podeptać. I tak działa szatan, że jak wpadamy w jakiś syf, wpadamy w jakieś błoto, to on pozornie próbuje nam pomóc, nie? Szatan chce nam dać takie chwilowe przyjemności. Bardzo dobrze powiedział kiedyś taki filozof Leszek Kołakowski, że ambicją szatana jest małpowanie Boga. Szatan próbuje naśladować Boga, nie? Ale to nie jest takie bezpośrednie naśladownictwo, tylko to jest takie małpowanie. Czyli coś takiego śmiesznego, nieudolnego. I taki jest szatan. Ale przyszedł też taki moment w tej całej tragedii, że poczułem to, że tato jest w niebie. Nie wiem, skąd to się wzięło. Nie wiem. Nie myślałem wtedy o Bogu, nie modliłem się. Było ciężko, ale jakoś po czasie próbowałem się modlić. I dalej mam to przeświadczenie, że wszystko, co otrzymuję, to jest darem od Pana Boga. Bardzo się o to bałem, że mama się załamie, ale ona też od Pana Boga dostała wtedy jakieś siły. A finalnie wyszło tak, że ja dostałem takiego powera od Pana Boga, że do teraz naprawdę nie wiem, jak to się stało. Ja chyba dopiero teraz, po 25, 26 prawie latach życia, mogę stać i autentycznie mówić Wam o wierze i o Panu Bogu. To nie jest wyczytane gdzieś tam w jakichś mądrych książkach, tylko to jest przeżyte przeze mnie, ja to otrzymałem. Był moment, że zabarykadowałem swoje serce, ale powiem kolokwialnie, Pan Bóg wszedł z buta w moje serce i zamieszkał tam. I nie ukrywajmy, każdy z nas w swoim sercu ma jakieś brudy. Nieważne, czy ktoś jest uczniem liceum, czy ktoś jest klerykiem, księdzem, siostrą zakonną. Każdy ma jakiś brud w sercu. Każdy jakoś barykaduje swoje serce przed Panem Bogiem czasami. No ale o to chodzi, że nawet jeśli sami nie chcemy tych drzwi w sercu otworzyć, to już chociaż nic nie róbmy i dajmy popisać się Panu Bogu. Niech Pan Bóg wejdzie z buta w nasze serce. Niech On tam zamieszka. Trzeba się tylko po prostu otworzyć przed Bogiem. I to jest tak jak ze sklepem czynnym 24 na dobę. Cieszyłem się, kiedy taki sklep otworzyli mi blisko domu, ale co z tego, jak często nie chciało mi się iść do niego? Co z tego, że sklep 24 na dobę, jak nigdy nie zszedłem do niego? Bóg jest taki sam. Jest otwarty na nas 24 na dobę. Ale to nam czasami nie chce się zejść do Pana Boga. A właściwie może powinienem powiedzieć inaczej, nie chce nam się wejść do Pana Boga. I wiecie co? Widziałem kiedyś bardzo ciekawy bryloczek, na którym był napis: Nie wstydzę się Jezusa. To jest wręcz moje marzenie, żeby to zdanie było dla nas wszystkich jakimś hasłem naszego życia. Nie wstydzę się Jezusa. Żeby każdy w swoim sercu mógł powiedzieć tak: ja Magda, ja Asia, ja Paweł, ja Piotrek, ja Adam. Nie wstydzę się Jezusa. Bo problem nie jest wtedy, gdy ściągamy krzyż z różnych miejsc, z różnych instytucji. Ale problem zaczyna się dziać wtedy, gdy chcemy ściągnąć krzyż z naszego serca. Gdy wymarzymy wiarę z naszego życia. Jezus nigdy się nas nie wstydzi. Nawet jeśli my się od Niego odwracamy. Chciałbym Was zostawić z takimi ciekawymi słowami sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. On bardzo fajnie powiedział o tym, że dla Chrystusa każdy z nas jest najważniejszy. I to jest przeświadczenie takie, żebyśmy
Któregoś dnia sobie, nie wiem, stanęli przed lustrem, popatrzyli sobie prosto w oczy i powiedzieli: tak, ja jestem najważniejszy dla Chrystusa. Ja jestem najważniejsza dla Chrystusa. Chrystus kocha mnie najbardziej na świecie. Arcybiskup Fulton Sheen tak mówił właśnie o Jezusie, że gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, który kiedykolwiek żył i grzeszył, Jezus przyszedłby na ziemię. Umarłby i cierpiał tylko dla ciebie jednego. Właśnie tak bardzo cię kocha.